Przed chwilą miałem możliwość zapoznania się z wspaniałym centrum badawczym, które tutaj na Śląsku jest tworzone. Panowie rektorzy powiedzieli mi przed chwilką, że do takiego centrum, jakie tutaj tworzymy, będzie można przyciągać naukowców z całego świata. W takim centrum, jak tu jest tworzone na Śląsku, będzie można wręcz stworzyć szczepionkę. To są najnowsze techniki, najnowsze technologie medyczne, które będziemy tutaj wykorzystywać. Z ogromną dumą mogę tutaj zresztą i obserwować te prace, które się toczą przy powstaniu tej jednostki medycznej, bo przecież śląsk, który słynie z przemysłu, słynie z innowacji przemysłowych, jest równie znany na całym świecie właśnie z innowacji w medycynie. A wiemy doskonale, że XXI wieka, a już w szczególności ta najbliższa nadchodząca dekada, która właśnie się zaczyna, to dekada podnoszenia naszej jakości służby zdrowia i podnoszenia naszych możliwości w medycynie. Serce rośnie, kiedy można było porozmawiać o takich projektach, jak ten, który tutaj na Śląsku jest tworzony. Trzeba wspomnieć też profesora Religę, profesora Zembale, którzy tutaj na Śląsku dokonywali operacji absolutnie unikalnych, czy chociażby też w Gliwicach pan profesor Adam Maciejewski, który przeprowadził słynny przeszczep twarzy ratujący życie. Dumni jesteśmy z tych polskich osiągnięć, z tego, że Polka kieruje jednym z zespołów CureVac pracujących nad, nad szczepionką. Dumni jesteśmy z naszych, Osiągnięć z przeszłości, jak wspominaliśmy przed chwilą Hilarego Koprowskiego, naszego rodaka, który wymyślił szczepionkę na polio przeciw chorobie Hajnego Mediny. Ale przede wszystkim chcemy, żeby te nowe rozwiązania były tworzone tutaj. I zakresu komplikacji tych technologii, które tutaj będą konstruowane, są już konstruowane naprawdę nie sposób oddać w krótkim briefingu. Mogę tylko powiedzieć, że będą to technologie genetyczne ratujące życie, ratujące życie dzieci, ludzi, którzy bez tych technologii byliby w niezwykle ciężkim, bardzo ciężkim położeniu. Dla mnie jest rzeczą kluczową, żebyśmy w Polsce budowali jeden z najnowocześniejszych systemów. Ochrony zdrowia, ale także oparte o najnowsze rozwiązania medyczne, żebyśmy budowali takie centra wdrożeniowe, jak właśnie to tu na Śląsku, w którym mam zaszczyt się znajdować. Bardzo się cieszę, że znajduje się grono wspaniałych profesorów, fachowców. Z niektórymi z nich dzisiaj miałem możliwość rozmowy, którzy naprawdę mają nie tylko pasję, nie tylko doświadczenie, ale przede wszystkim mają wiarę w to, że tutaj w Polsce może coś wspaniałego, najnowocześniejszego powstać. I my tę wiarę będziemy z całą pewnością wspierać poprzez działania finansowe także rządu polskiego, bo to Śląskie Laboratorium Medyczne, które tu, tutaj jest tworzone, Tworzy się ze wsparciem środków unijnych, ale także środki krajowe tutaj są i będą angażowane w dużej wysokości, bo wierzę w to, że właśnie zatrzymanie tego potencjału, potencjału polskiej nauki, polskiej medycyny jest przyszłością dla polskiej służby zdrowia. Jest czymś, co wytyczy kierunek rozwoju nie tylko medycyny, ale także w dużym stopniu tego coraz to większego, potężniejszego sektora gospodarki narodowej, jakim jest szeroko rozumiana służba zdrowia, medycyna w bardzo, bardzo wielu dziedzinach. Chcę podziękować wszystkim naukowcom, badaczom, panu rektorowi, panom i paniom profesorom i personelowi medycznemu, którzy się przyczynili do tego, że ten projekt już powstaje na naszych oczach, że te badania genetyczne, które na pewno są przyszłością medycyny, mogą tutaj z tego śląskiego serca bić na całą Polskę i na całą Europę, bo wiem, że te rozwiązania, które tutaj powstają i będą powstawały, są jednymi z najnowocześniejszych, jednymi z najnowszych na świecie. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wierzyli w to, że takie centrum super nowoczesne centrum może tutaj powstać, to na pewno będzie duma Śląska i duma całej Polski. Dziękuję bardzo.